17 września 1944 roku rozpoczęła się największa w czasie II wojny światowej aliancka operacja z udziałem wojsk powietrzno-desantowych. Na terytorium okupowanej Holandii w celu zajęcia przepraw na Renie zrzucono ponad 40 tysięcy spadochroniarzy brytyjskich, amerykańskich i polskich. Mieli oni zająć mosty, dzięki którym alianci mogli wedrzeć się w głąb III Rzeszy i przyspieszyć zakończenie wojny. Od 3 dni trwają amerykańskie ataki na most w Nijmegen bez powodzenia. Drugi koniec mostu jest silnie broniony przez Niemców. Żołnierze jednego z pułków amerykańskiej 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej przekroczyli rzekę Waal, by zaatakować z flanki i okrążyć broniących się po drugiej stronie mostu Niemców. Szybki atak na pozycje niemieckie daje chwilowe sukcesy. Później obrona niemiecka konsoliduje się i impet ataku amerykańskiego nieco słabnie. Niemcy kontratakują. Pomocą przychodzi ostatecznie brytyjska dywizja pancerna gwardii. Jej żołnierze atakują z flanki, całkowicie zaskakując Niemców. Przeprawa na rzece Waal zostaje zdobyta. Niemcy nie zdołali wysadzić mostu. To bez wątpienia jeden z największych sukcesów operacji Market Garden. Arnhem, najdalej wysuniętym polu działań operacji Market Garden, ciężki bój o most i przyczółek w mieście toczą żołnierze jednego z batalionów brytyjskiej 1. Dywizji Powietrzno-Desantowej. Niemcy mają przewagę w ludziach i sprzęcie, mimo tego czerwone diabły, bo taki przydomek przylgnął do brytyjskich spadochroniarzy, bronią się dzielnie. Na ulicę wjeżdża pancerny zagon jednej z dywizji SS. Niemiecki walec rozpoczyna torować sobie drogę przez miasto. Brytyjczycy odgryzają się celnym ogniem, muszą się jednak wycofywać. Po obu stronach konfliktu nie brakuje odwagi. Brytyjczycy są zdeterminowani, ich straty rosną, ale nie poddają się, zaskakując Niemców. Wysiłek jest jednak na nic. Niemcy dysponują zbyt dużą siłą. Dzień później Brytyjczycy otrzymają ostatecznie rozkaz wycofania się z miasta.
Trwająca całą noc przeprawa z przyczółka brytyjskiego na południowym brzegu Renu przyniosła wyzwolenie 3000 żołnierzy. Tylna straż operacji ewakuacyjnej już od świtu wyczekiwała na ostateczny atak niemiecki. Dla żołnierzy, którzy pozostali na południowej stronie Renu, nie było już drogi ucieczki. Musieli stawić czoła Niemcom. Przygotowali się do tego solidnie, choć zmęczenie tygodniową walką, brak amunicji i żywności powodował, że ich szanse w starciu z doborowymi oddziałami SS i Wehrmachtu nie mogły zakończyć się sukcesem. Niemcy rozpoczynają natarcie. Nawała ogniowa ma wystraszyć obrońców przyczółka. Do akcji wkracza ciężki sprzęt pancerny. Powoli niemiecki walec rozpoczyna swój bieg w kierunku pozycji alianckich. Odzywają się działa przeciwpancerne. Dobrze okopani obrońcy otwierają ogień do oddziałów niemieckich. Wśród obrońców widać też Polaków, żołnierzy 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej generała Stanisława Sosabowskiego. To ich dzielna postawa w obronie przyczółka ewakuacyjnego doprowadziła do sukcesu nocnego odwrotu Brytyjczyków. Kilka kroków i strzał, ukrycie się i znów kule lecą na niemiecki atak. Niestety wróg ma przewagę w każdej dziedzinie. Niemiecki walec wtacza się powoli, ale skutecznie w pozycję obrońców. To ostatnie chwile operacji Market Garden. Operacji, która zakończyła się klęską sprzymierzonych, a którą Niemcy uznali za swoje zwycięstwo. Był to jednak ich ostatni sukces w tej wojnie. Operacja Market Garden przeszła zaś do historii pod nazwą bitwy, która sięgnęła o jeden most za daleko. Thank you.